Cześć wszystkim, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jestem w Paryżu. Wpadłam na pomysł, że jeśli chodzi o mój kanał, zaczęłam coś robić bardziej fotograficznie, a dzisiaj, że jestem w Paryżu, postanowiłam zrobić najbardziej, najgorsze typowe zdjęcia turystów w Paryżu. A tutaj mamy najczęstszym zdjęciem wykonywanym właśnie piękną piramidą. Oczywiście wszyscy chyba znają piramidę w Luwrze. Jest stanięcie tutaj na tym murku i trzymanie ją za wierzchołek. Więc uwaga, robimy takie typowo turystyczne rzeczy. Zapraszam. Dobra, ja staję. Musimy tak, żeby nie. No. Albo druga opcja jest taka, próbuję złapać statuetę. Piramidę znaczy. No, wait. Oh, yes. Więc to są pomysły na typowe, typical miejsce po pierwsze. To jest typowo miejsce turystycznego zdjęcia, ale też pomysły na turystyczne foty. Uwaga, lecimy dalej. Każdy to robi, więc are jest takie. Nie. Why are you kidding? What do you mean? Lecimy dalej. Lecimy dalej! Ogólnie jestem teraz w kolejnej lokalizacji i jesteśmy pod wieżą Eiffla. Moi drodzy, tutaj właśnie pod wieżą Eiffla jest bardzo popularne, tak jak w Luwrze, jest łapanie za czubek wieży. Czy to jest kiczowate? No troszeczkę tak jak lizanie wieży w Pizie, ale to już akurat czasami jest zabawne. Tak, to chciałam powiedzieć. Bardzo ładna pogoda ogólnie. I bardzo dużo ludzi. I wieża Eiffla. O, tutaj pan trzyma, widzicie? O, tam pan trzyma. O, słodziaki. Tutaj Vegeta Parka, którą widzicie, robi zdjęcia już od pół godziny, ustawia idealny kadr do zdjęcia z bagietką i z wieżą Eiffla. Jest zabawnie. Lecimy w kolejne miejsce. Kolejne dosyć popularne miejsce, ale również wiadomo, ważny punkt na mapie Paryża do zwiedzenia. Jest to Moulin Rouge i tak to wygląda. O, tada, Moulin Rouge. Jeśli chodzi o to, jak wykonać zdjęcie, żeby mieć fajną pamiątkę, też ładne zdjęcie, to tutaj na zielonym świetle ludzie stają na ulicy i robią sobie fotę. Tada, oto tak w taki oto sposób. Trochę nielegalne? Maybe, just maybe. Ale to jest jakby jedyne dobre miejsce, bo widać cały Moulin Rouge ze wszystkich stron. No. Moi kochani, ostatnie miejsce, które wam chcę pokazać, jest to miejsce przy ulicy Rue de l'Université. Jest to miejscowa naprawdę bardzo pożądana przez turystów, bo jest idealny i przepiękny widok na wieżę Eiffla. Już wam pokazuję. Ta-dam. Tutaj jest całkowity i jest naprawdę przepiękny widok na wieżę. Jakby to jest wszystko kolejka do tego, żeby sobie zrobić foto. Ogólnie kolejne miejsce do najlepszej foty z wieżą Eiffla. Jest trochę nielegalne, ale tutaj nawet na to nie patrzę, czyli fota na ulicy. Pokazuję wam. Tadam. Stoisz tutaj na środku i ma się najlepszy widok na wieżę Eiffla. O, proszę bardzo, tutaj dwóch chłopaków. Foteczka. No i tutaj ciąg ludzi. Co jest dziwne tak naprawdę, jak stoją na środku, to i tak siebie widzą nawzajem. Ale tak, to jest tutaj w Paryżu. Moi drodzy, się z wami żegnam i widzimy się już jutro o godzinie 17, bo trwa wakacyjne daily. I buziaki, do zobaczenia z Paryża!